Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was z Greenpointu. Właśnie wybrałam się na Greenpoint. Dzisiaj mam wolny dzień. Zaraz Wam wszystko opowiem, tylko zastanawiam się, czy mi nie dali przypadkiem mandatu. Zaraz zobaczę. Chyba się zaparkowałam samochód. Boże, jak mnie wkurzają te parkingi, parkowanie samochodów do wymiarku. Do dzisiaj się nie nauczę. Wybrałam się samochodem, bo... nie, że jestem jakaś leniuszek, ale po prostu mam buty na obcasie dzisiaj. Na takim małym obcasie. No ale stwierdziłam, że idę na zakupy. Byłam w takiej bardzo fajnej ciucholandii. Nazywa się Beacon, chyba tak się to nazywa. Powiem Wam, że możecie tam znaleźć, tutaj Wam dam adres, możecie znaleźć bardzo markowe ciuchy z Zary, nie Zary, różnych projektantów. I niedrogie. I... okej, nie dostałam żadnego mandatu, więc wydaje mi się, że dobrze zaparkowałam samochód. Zostawię te ciuchy i uciekam znowu na Greenpoint. Właściwie to jest dosyć duszno dzisiaj, mam na sobie taki golfik. Myślałam, że będzie zimniej, że będzie padał deszcz, ale nic z tych rzeczy. Nie w te lato, lato było dosyć gorące. Słuchajcie, mam dla Was wieści, niestety, ale pożegnałam się z pracą na Manhattanie jako agent podróży. Spróbowałam. Było fajnie, dużo się nauczyłam, ale niestety musiałam zrezygnować, bo już gdzieś tutaj wybrałam tą swoją drogę i nie chcę już pracować jako agent podróży, ale mam taki mały plan. Chcę teraz zrobić licencję agenta nieruchomości i wydaje mi się, że to może być dobry pomysł, w szczególności, że nieruchomości, uwielbiam nieruchomości i nawet sama zajmowałam się sprzedażą mojego mieszkania na Florydzie. Pomyślałam, że moje, że tak powiem, umiejętności mogłabym i moje social media mogłabym połączyć to razem i w zasadzie padłam na pomysł, że mogę być agentem nieruchomości. Uwielbiam kontakt z ludźmi, cały czas trzymam kontakt i na Instagramie i nie tylko. Możecie wpaść na mojego Instagrama, tutaj Wam podlinkuję. Jedyny problem będzie taki, że chyba będę musiała kręcić YouTube w języku angielskim, bo w zasadzie to jestem tutaj i będę agentem w Ameryce, więc w Nowym Jorku, więc w zasadzie będę musiała wszystko mówić po angielsku. Także piję sobie perfekcyjne cappuccino. Jest taka bardzo fajna knajpka na Brooklynie, nazywa się Cup. Podlinkuję Wam tutaj adres oczywiście. Mają bardzo dobre cappuccino, świetną piankę, robią miam, miam, miam. Także bardzo Wam polecam, możecie sobie znaleźć. Znajduję się zaraz koło Bagel Point. I tak jak wspomniałam wcześniej, nie wiem jak to będzie z moimi vlogami, bo na pewno może będę tłumaczyła vlogi. Jak zacznę nagrywać po angielsku, nie będę taka naturalna jak nagrywam po polsku. Po prostu po polsku tak nagrywam jak nagrywam. I niczym się nie przejmuję, nie muszę się skupiać na tym, czy wszystko mówię poprawnie, bo ja nie jestem perfekcjonistką, nie jestem osobą, która będzie mówiła i wszystkie słowa wymawiała poprawnie. Także jak szukacie takich vlogów, to nie u mnie. No ale stwierdziłam, że tak jak mówię, zostanę agentem nieruchomości. Chciałabym poznawać ludzi, chciałabym tutaj trzymać kontakt z ludźmi i... kurczę, no nie wiem, wydaje mi się, że mogę się z tym sprawdzić, ale to się jeszcze okaże. W czwartek jestem umówiona na rozmowę w firmie agencji nieruchomości u siebie w Hoboken, bo ja mieszkam w Hoboken ogólnie. Jest to bardzo dobra agencja nieruchomości. Powiem Wam jeszcze coś. Będę na początku asystentką. Prawdopodobnie mogą mi nawet zapłacić za licencję. Chociaż na to nie liczę, ale fajnie by było, gdyby mi zasponsorowali licencję, że tak powiem. A ja się teraz wybieram na Bedford do polskiej, chyba to jest polski sklep, ale nie jestem pewna. Chciałabym kupić jakiś dobry chlebuś, szynkę. Jak nie, to się będę musiała znowu cofnąć na Greenpoint. Także dzisiaj zrobiłam dosyć spore zakupy. O! Przy okazji mogę Wam pokazać, jaka fajna półka jest do wyrzucenia tutaj. Widzicie? Fajna biała półka do wyrzucenia. Nie wiem, to jest taka szafka nocna. Tutaj dosyć sporo można się, jak będziecie przechodzić przez Brooklyn, można się urządzić za darmo, że tak powiem. Są jeszcze takie strony na Facebooku i nie tylko, gdzie tam ogłaszają się ludzie, którzy mają po prostu rzeczy do oddania. Jeżeli ktoś z Was przyjedzie do Nowego Jorku i będzie potrzebował czegokolwiek, to na pewno będzie mógł coś znaleźć za darmo. W zasadzie po co kupować nowe rzeczy? Bez sensu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zakupy zrobiłam, kupiłam świeżutki chlebuś, nawet kupiłam sobie kawałek sernika. Chociaż nie powinnam. Znaczy staram się nie jeść tak słodyczy, staram się
staram się zdrowo odżywiać. Teraz zaczęłam wstawać dosyć wcześnie. Ćwiczę pilates. Muszę ze względu na mój kręgosłup, na moje kości, że tak powiem. Jeszcze dziecka. A za 10 lat chciałabym się czuć dobrze i zdrowo. No ale wiecie, będąc na Brooklynie, żeby nie kupić polskiego dobrego sernika, to jest po prostu grzech, więc trzeba. Wczoraj byłam z koleżanką, z którą się nigdy nie widziałam. Rozmawiałyśmy przez prawie 6 lat ze sobą. Byłyśmy w Nowym Jorku. Akurat ona miała lot, bo jest stewardesą. Mieszka w Abu Dhabi i miała lot do Nowego Jorku. Także widziałyśmy się na 2-3 godziny. To było coś niesamowitego, zobaczyć się z osobą, z którą się pisało tyle czasu. Ale nie miałyśmy za bardzo, że tak powiem, pola do popisu. Słuchajcie, nie miałyśmy za bardzo możliwości gdziekolwiek się wybrać, więc wybrałyśmy się na Brooklyn. Tutaj tu było bardzo fajnie klimatycznie. No ale później stwierdziłyśmy, że z racji z tego, że jej hotel był koło Times Square, stwierdziłyśmy, że wybierzemy się gdzieś w rejonach Times Square. I słuchajcie, Jezus, to co ja tam zostałam, co tam się dzieje w ciągu tygodnia o godzinie 23, to jest masakra. Wszyscy są jacyś, nie wiem, naćpani, pijani, pełno narkomanów, strasznie śmierdzi, ubóstwo, strasznie jest, po prostu jest strasznie. Także nie chciałabym również tutaj wam słodzić i mówić, Jezus, jak tutaj jest super, w Nowym Jorku idealnie i tak dalej, bo tak nie jest. Teraz niestety jest bardzo dużo bezdomnych, dużo narkomanów. To też był mój taki powód do tego, że chcę zrezygnować z mojej pracy, która się znajdowała na 8 Avenue przy 35 ulicy. 8 Avenue to jest taka dosyć dziwna aleja w Nowym na Manhattanie. Od 23 do prawie 42, tam gdzie znajduje się Times Square, jest chyba najgorzej w całym Nowym Jorku, na całym Manhattanie. Jest bardzo źle, jest po prostu źle. Tam jest najwięcej właśnie tych narkomanów, tego wszystkiego. I powiem wam, że codzienny widok tego, tych ludzi, którzy po prostu bijali sobie strzykawkę w żyłę, sprawiało to, że nie chciało mi się po prostu chodzić do tej pracy, bo taki nie jest Nowy Jork. Ale jak codziennie idziecie do pracy i widzicie takie coś, potem wracacie z pracy i znowu widzicie takie coś, to jest taka codzienność, która gdzieś tam mnie przygniatała i to też był główny powód do tego, że chcę odejść. Chciałabym bardziej pracować w takim normalniejszym miejscu, środowisku, nawet nie mogę, nie wiem jak to nawet określić, ale wiecie o co chodzi. Także to był jeden też z wielu powodów, dlaczego chciałam odejść, więc nie mogłam na to patrzeć codziennie. To był taki przykry widok i nie chciałam tam po prostu być i również wydaje mi się, że praca jako agent nieruchomości będzie mnie zmuszała do tego, żebym była w różnych miejscach w Nowym Jorku. Czyli również poznam ten Nowy Jork, tak, poznam ulicę Nowego Jorku, dowiem się więcej o tym miejscu. Wydaje mi się, że to też może być ciekawe. No kochani, już wróciłam do Hoboken. Bateria mi się kończy w aparacie. Także to by było na tyle. I do następnego. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Będę troszeczkę więcej teraz nagrywać, ponieważ idę do szkoły. Może mi się udać do szkoły od jutra. Mogę się w zasadzie zapisać, kiedy chcę i zacząć, kiedy chcę. Jako agent nieruchomości mam szkołę na Manhattanie i w zasadzie mogę zacząć codziennie. Codziennie można zacząć, tylko byleby skończyć wszystkie klasy. No i na końcu najważniejszy jest egzamin. Także wracam do domu, trzymajcie się i buziaczki, miłego dnia.